popołudniowa loża radiowa. W studiu witam mojego gościa, Katarzyna Kownatka, i jeszcze nie pani doktor, ale to już tylko formalności. Dzień dobry. Dzień dobry. Gratuluję obrony z wyróżnieniem. Bardzo dziękuję. A słuchaczom powiem taki dokładny tytuł pracy. Determinanty zmian poparcia dla mniejszości niemieckiej w wyborach samorządowych i parlamentarnych w województwie opolskim w latach 1990-2019. To jest 30 lat, więc te źródła, z których musiałaś korzystać, pewnie też były spore. No tak, bardzo dużo tych źródeł jest, na szczęście, bo był to taki materiał, który dał się wzdłuż i wszerz obejrzeć, zmierzyć i zamknąć w tabelę, bo ja mnóstwo tabel zrobiłam. Okazało się, że przez całe życie myślałam, że jestem humanistką, a na etapie pracy doktorskiej okazało się, że przemawiają do mnie liczby, cyfry, tabele, zestawienia. Czyli co, GUS, te wyborcze wszystkie tak, spisy, tak? Liczby? Bardzo dużo wyników wyborczych z Państwowej Komisji Wyborczej, ale też oczywiście dane GUS-u, na przykład dotyczące czy liczebności w powiatach, bo badałam głównie te tereny, na których mniejszość niemiecka stanowi duży odsetek mieszkańców. Też raporty rządowe na temat sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Dane TSKN-u, czyli Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców, archiwum państwowe, bo na przykład też sprawdzałam, jak mniejszość niemiecka prowadzi swoje kampanie wyborcze. I jeśli chodzi o kampanie parlamentarne, to sprawozdania składa się do KBW i one są publikowane na stronie, więc z przepastnych szczerości internetu też da się dużo wyciągnąć. Natomiast jeśli chodzi o kampanie samorządowe, to takie sprawozdania składane są do archiwum i tam przez jakiś czas byłam stałym bywalcem. Państwo mnie bardzo lubili, bo musieli ściągać dla mnie z archiwum takie grube tomiszcza tych wszystkich sprawozdań. Trzeba było dojść tego sprawozdania, które jest tym właściwym. To jest ciekawe, bo to dobrze, że tych źródeł jest dużo. Co prawda to powoduje, że mamy coraz więcej pracy, no ale kiedy coś badamy, dobrze mieć źródła, z których możemy korzystać i że ich jest po prostu dużo. Bo w momencie, kiedy tych źródeł nie ma lub jest niewiele, no to praca bardzo się ciągnie. No tak, tu trzeba je było znaleźć, też wymyślić coś, co jeszcze mogłoby jakiś dodatkowy kąt widzenia dać na jakiś dany problem. Też jest sporo literatury. Ja zresztą na antenie pozwolę sobie podziękować mojej promotor, pani profesor Aleksandrze Ciścielińskiej-Polus. Ona kiedy się zeszłyśmy, że tak powiem, na etapie moich studiów, podpowiedziała mi, żeby właśnie badać ten temat, który jest tym tematem, gdzie w samym regionie jest dużo tych źródeł, bo to jest ta baza, która pozwala logistycznie dobrze zaplanować te prace. To oczywiście nie jedyna rzecz, za co pani profesor dziękuję, przede wszystkim za wielką mobilizację, bo ja czasem po prostu siadam do pracy i ona mi wychodzi, a czasem bywały takie okresy, że no, bardzo się nie chciało wracać. Każdy, kto pisał pracę w jakimś swoim życiu, czy licencjacką, czy magisterską, dobrze wie, o co chodzi. No właśnie, więc super, że tych źródeł było. Mamy też bogate źródła w literaturę, te biblioteki nasze opolskie. Zwłaszcza, że Niemcoznawców było i jest ciągle na tym terenie wielu. Z tej bogatej literatury korzystałam, bo to i pan profesor List na bieżąco opisuje wyborcze poczynania mniejszości niemieckiej. Nieodżałowana pani doktor Berlińska, której i publikacje, i myśl o niej, i takie jej podejście ciekawe, żeby nie powiedzieć ciekawskie wobec tego środowiska, też mi towarzyszyło w ostatnich latach, to już kilka lat temu, profesor Jończy i pani doktor Łukaniszyn-Domaszewska badali na przykład transfery finansowe, takie ekonomiczne wartości, które płyną z tego, że mamy tutaj dużą grupę osób, która miała kontakt z zagranicą również wtedy i możliwość wyjeżdżania na przykład do pracy również wtedy, kiedy to nie było możliwe. Pani profesor Ganowicz, która też przez dłuższy czas w ostatnich latach zajmowała się tą tematyką. Doktor Mazurkiewicz, no tych nazwisk jest kilka, to też jest taki specyficzny pod tym względem region. Mamy takie swoiste środowisko i specyficzną grupę ludności wyróżniającą się tą kwestią narodowościową i aż szkoda byłoby tego nie badać. To były powody, dla którego taki właśnie temat pracy, też swego rodzaju ciekawość? Tak, na pewno. Ta ciekawość tak naprawdę, ja pochodzę z Podlasia, więc to też jest wieloetniczny, wielonarodowościowy region.
I myślę, że to też sprawiło, że tak bardziej byłam wyczulona, jak tu 23 lata temu przyjechałam na Opolszczyznę, na te kwestie, ale ja przez 18 lat pracowałam jako dziennikarz, między innymi w Nowej Trybunie Opolskiej, czy w Polskiej Agencji Prasowej i zajmowałam się w dużej mierze właśnie relacjonowaniem tego życia bieżącego politycznego. Tam miałam okazję przez wiele lat bywać właśnie, czy obserwować to, co się dzieje w okresie przedwyborczym, samych wyborów i po wyborach. I to tak jest naprawdę zawsze gorący czas, bardzo dokładnie, interesujący, ale to jest bardzo interesujące. Mhm. No właśnie, więc ta ciekawość tak naprawdę wzrastała z roku na rok. Miałam też okazję właśnie tych opolskich badaczy prosić o jakieś opinie, o komentarze i to też były takie dyskusje, które wywoływały, to są zupełnie obiektywne spojrzenia, zupełnie takie inne niż bezpośrednich zaangażowanych w dany proces wyborczy uczestników tego procesu, więc to wszystko spowodowało, że wreszcie postanowiłam spróbować i odpowiedzieć sobie tak naprawdę na pytania, które zadawałam sobie chyba nie tylko ja, bo dziennikarze, myślę, dość często podczas wyborów zadawali sobie pytania, no i co będzie u nas, no i co będzie z mniejszością i czemu ta mniejszość ma taki wynik w tym procesie wyborczym. Więc tak naprawdę ten temat to jest takie na język badawczy przełożone pytanie, dlaczego mniejszości zmienia się poparcie? Mhm. A ono się zmienia chyba na niekorzyść. Możemy tak postawić taką tezę? Na pewno w wyborach parlamentarnych zmienia się na niekorzyść, choć ostatnie wybory z 2019 roku, tam był delikatny wzrost o kilka tysięcy głosów. W procentowych wartościach nie było już tak dobrze, ale zasadniczo te ostatnie wybory były takim skokiem wzwyż. Natomiast rzeczywiście w perspektywie od tych lat, które ja badałam, czyli tych 30, tu ten spadek jest widoczny, on jest systematyczny. Natomiast jeśli chodzi o wybory samorządowe, to też nie osiąga mniejszość takich rezultatów jak w latach 90, ale tu można mówić raczej o wahaniach. Te wybory samorządowe też mają swoją specyfikę. Im niżej, jeśli chodzi o szczebel wyborczy, tym bardziej liczy się człowiek, mniej szyld parlamentarny, jakiś polityczny, więc tu raczej bym mówiła o wahaniu. Mhm. Katarzyna Kownacka jest z nami. Do rozmowy wracamy za moment. Katarzyna Kownacka jest w studiu Radia Opole, autorka pracy doktorskiej o mniejszości niemieckiej, ale taka bardzo konkretna, bo dotycząca tej sfery politycznej, sfery publicznej. Co wpływa na wynik wyborczy, choćby właśnie w wyborach parlamentarnych, bo od tego zacznijmy. Co się dzieje, że ja sobie na mniejszość się głosuje tak, a nie inaczej? Ja sobie przyjęłam w tej pracy, że odpowiem sobie na kilka pytań, czerpiąc jakby z prócz tych obserwacji własnych, o których mówiłam, też z opinii badaczy, którzy się wcześniej mniejszością zajmowali, i przyjęłam kilka takich kwestii, które się w literaturze czy w opiniach na przykład wyrażanych w mediach pojawiały. Między innymi było to upartyjnienie sceny politycznej, kwestie tego, czy migracje wpływają na to poparcie, czy konflikty na linii mniejszość niemiecka, większość polska wpływają na to, że się głosuje albo nie głosuje na mniejszość. To czy na przykład takie kwestie, z których mniejszość korzysta, bo daje im takie możliwości ustawa, w ogóle prawodawstwo, czyli na przykład... Pewne uprawnienia, tak? Pewne uprawnienia, na przykład nauczanie języka niemieckiego, czy możliwość korzystania z niemieckiego jako tak zwanego języka pomocniczego, czyli w tych relacjach z urzędami. No i na przykład jeśli chodzi o migrację, to taka konkluzja, jaką mam po tych swoich badaniach, jest taka, że te migracje to jest kwestia dziesięcioleci ostatnich, jeśli chodzi o województwo opolskie. One słabną z upływem lat i tak naprawdę wciąż są, to nie jest czynnik, który się da wykluczyć, natomiast w tych latach po wejściu Polski do Unii Europejskiej, po 89 roku, potem po wejściu do Unii Europejskiej, a potem po wejściu do strefy Schengen, one maleją, a też dotyczą nie tylko terenów niemieckich, bo to też wychodzi z twardych danych dotyczących na przykład liczby mieszkańców choćby w powiatach, GUS-owskich danych, a też sprawdzałam, żeby to nie było oparte tylko na jednej zmiennej, to wzięłam pod uwagę liczbę uprawnionych do głosowania
mieszkania w gminach i też widać, widać ten odpływ ludności, choć są też takie gminy, na przykład gminy położone wokół dużych miast, Opole, Kędzierzyn, Koźle, tam też wokół są gminy, w których mieszka mniejszość niemiecka i tam bywają wzrosty, bywają takie gminy, w których widać spadek liczby uprawnionych i widać spadek poparcia dla mniejszości, ale są też takie, właśnie wokół tych miast, w których widać, że liczba ludności wzrasta, a poparcie dla mniejszości słabnie. I tu jakby odnosząc się do tych migracji generalnie z regionu, wniosek z mojej pracy jest taki, że te migracje wciąż wpływają na poparcie dla mniejszości niemieckiej, bo jej wyborcy wyemigrowali. Natomiast jest to czynnik, którego znaczenie słabnie i nie można już jakby mówić tak zero-jedynkowo, spada nam poparcie, dlatego że nasi są za granicą. Mhm. Ma to wpływ, ale już nie taki duży jak kiedyś. Dokładnie i myślę, że będzie, tym bardziej, że właśnie migracje to jest cecha, która jest przypisana w ogóle wszystkim, całemu terenowi województwa opolskiego. Natomiast jeśli chodzi o te gminy, to była teza taka pani dr Berlińskiej właśnie, która się pojawiła w jednej z jej publikacji, że jest coś takiego jak rozmywanie się elektoratu. Mieszkańcy miast przeprowadzają się do okolicznych gmin. Mówi się czasem o tym, że te okoliczne miejscowości są sypialniami miast. Mhm. Tworzy się zupełnie nowa struktura, czy nowa całość mieszkańców i w tej nowej całości elektorat mniejszości, mówiąc tak kolokwialnie, się rozpływa i to poparcie słabnie. Czyli to jest też tak, że osoby z mniejszości niemieckiej, przeprowadzając się, jakby zapominają trochę o tej swojej regionalnej przynależności? Można bardziej, tak to powiedzieć? Bardziej w drugą stronę, ja bym powiedziała, bo bardziej jest tak, że w ostatnich latach dużo mieszkańców miast osiedla się w okolicznych gminach. Miasta raczej nie były i nie są enklawami mniejszości niemieckiej. I osoby, które jakby nie mają związku czyli nie mają tego poczucia etnicznego, nie przynależą do, jakby nie odnoszą się do narodowości niemieckiej, są narodowości polskiej, tak się poczuwają. Zasiedlając te gminy powodują, że generalnie mieszkańców jest więcej, ale w tej większej całości wyborców mniejszości jest mniej. Jest ich po prostu mniej. Zastanawiam się, jak to jest też z młodym pokoleniem, bo też spotkałem się z takimi osobami, które przynależą do mniejszości niemieckiej, ale już swoje, że tak powiem, głosowania, swoje głosy lokują zupełnie gdzieś indziej. To jest też tak, że jakby generalnie z tych badań wynika, że zasadniczo ten czynnik etniczności i tej przynależności do narodowości ma nieco mniejsze znaczenie niż miał w latach, kiedy mniejszość na przykład pojawiła się na arenie, tak, bo po 89 roku, kiedy zmienił się system i kiedy okazało się, że mimo wieloletniej, trwającej kilkadziesięcioleci propagandy PRL-u, że jesteśmy państwem jednonarodowym, okazało się, że tym państwem jednonarodowym nie jesteśmy. Że żyją tu również mniejszości, o czym mówił premier Mazowiecki na początku swojego urzędowania, to wtedy była taka euforia. Myślę, że wtedy to poczucie przynależności do i tej etnicznej, takiego etnicznego, narodowościowego odnoszenia się było takim porywem serca. Mhm. Był też bezwzględnie był też wątek taki ekonomiczny, tak? Bo mniejszość, osoby posiadające dwupaszportowe, osoby posiadające również obywatelstwo niemieckie, mogły wyjeżdżać za granicę i pracować na terenie Unii Europejskiej, więc to z całą pewnością też w jakiś sposób przyciągało do przyznawania się do tej mniejszości, mówiąc kolokwialnie. Potem mniejszość osiągała kolejne założone sobie cele na tej arenie publiczno-prawnej. W 2005 roku pojawiła się ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym w Polsce, która pośród całego innego gąszczu przepisów dających przeróżne przywileje czy uprawnienia, może tak, bo to raczej nie są przywileje, a uprawnienia mniejszości,
spowodowała, że powiedziałabym tak, że nie ma o co walczyć, tak mówiąc kolokwialnie, więc w tej chwili wyborca mniejszości ma do wyboru albo własny szyld narodowościowy czy etniczny, albo jakieś swoje własne poglądy polityczne i na to też mniejszość zwraca uwagę. Ja w ramach tej swojej pracy przeprowadziłam 15 wywiadów z 15 działaczami, politykami, samorządowcami czy osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie kampanii. I działacze mniejszości też mają tę świadomość, zresztą oni są bardzo świadomymi kreatorami tej swojej bytności politycznej, bardzo analizującymi tę aktywność i wszelką swoją aktywność, i oni mają świadomość, że wśród ich wyborców są też wyborców z poprzednich lat, są też tacy, którzy wybierają inne szyldy polityczne, bo na przykład mają czy to proeuropejskie poglądy i wybierają te partie liberalne proeuropejskie, czy bardziej konserwatywni są światopoglądowo, czy tak jak w ostatnich latach, na co też badacze zwracali uwagę, ten czynnik socjalny jest ważny i wyborca mniejszości czuje się zobowiązany do tego, żeby komuś, kto ten... Wybierają taką klasyczną partię, można tak powiedzieć. Tak, tak. Co z konfliktami na linii mniejszość niemiecka, a większość polska? Przede wszystkim to są te konflikty, które w jakiś sposób mogą się przekładać, to są zazwyczaj konflikty, które dotyczą albo takiego tła politycznego, albo tła historycznego. Kwestie ekonomiczne, kwestie edukacyjne raczej łączą niż dzielą. To, że kilkadziesiąt tysięcy dzieci i młodzieży uczy się języka niemieckiego jako języka mniejszości, czyli ma więcej tych godzin języka niemieckiego, to jest rzecz, która raczej godzi niż dzieli. Natomiast jeśli chodzi o konflikty, to można mówić o delikatnych tendencjach, takich, że na przykład konflikt, który wybucha przed wyborami parlamentarnymi na linii mniejszość-większość, przyczynia się do jakichś spadków, albo inaczej, widać te spadki na etapie wyborów parlamentarnych, być może dlatego, że one po prostu są, a jeśli taki konflikt ma miejsce na linii, nawet tuż przed wyborami, czy przed wyborami samorządowymi, to już nie można mówić o takim bezpośrednim przełożeniu, albo wręcz przeciwnie, on powoduje wzrost poparcia dla mniejszości, bo na przykład ta mniejszość lokalnie się mobilizuje i jakby broni sytuacji jakiegoś ataku, tak, powiedzmy, tak. No tak, jest. Ale to nie tak jest jakaś tendencja, która zero-jedynkowo przekłada się i którą pokazują wyniki wyborcze, że to jest jakieś prawidło, więc ja tu bardzo ostrożnie te wnioski wysnuwałam. Ja mówię raczej o tendencjach, które są widoczne w tych wyborach parlamentarnych i wyborach samorządowych, a wniosek jest taki zasadniczy, że one się wprost nie przekładają, bo nie ma takiego jednolitego wpływu, tak, pozytywnego albo negatywnego. Zastanawiam się teraz nad przyszłością mniejszości niemieckiej. Co prawda to nie był temat tej pracy, ale takie pytanie, myślę, naturalnie się pojawia, kiedy takie wnioski wyciągamy. Ja ile razy miałam okazję o tej swojej pracy czy to z ludźmi nauki, czy z dziennikarzami, czy w gronie znajomych po prostu porozmawiać, to zazwyczaj pada takie pytanie albo takie zastanowienie, no i co dalej z tą mniejszością? Myślę, że gdyby mniejszość znała odpowiedź na to pytanie, albo ktoś się znał, to mniejszość byłaby zobowiązana bardzo za tę podpowiedź. Trudno powiedzieć, bo dużo zależy też od mobilizacji samej mniejszości. Jeden z takich wątków, które poruszyłam, to było porównanie liczby członków TSKN-u, czyli tej kluczowej na naszym terenie organizacji mniejszości. I tam też na przykład jeden z takich wniosków jest taki, że na mniejszość niemiecką głosuje mniej członków, mniej osób niż jest członków na danym terenie w wielu punktach, jeśli chodzi o wybory parlamentarne. Jeśli chodzi o wybory samorządowe, tych głosów mniejszość zdobywa więcej niż ma członków, więc to świadczy o tej mobilizacji. Silniejsi na dole. Tak, tutaj wspomnę tylko o powiecie strzeleckim, w którym to powiecie strzeleckim tych głosów zawsze jest więcej, czy to wybory samorządowe, czy parlamentarne, niż liczą sobie te struktury TSKN. Gdybym miała szukać przyczyn, to bym powiedziała, że tam mieszka na terenie powiatu strzeleckiego kilku liderów mniejszości i to, myślę, też ma znaczenie, że ludzie się wokół nich ogniskują. No właśnie, liderzy to też bardzo istotny taki
podmiot, osoba, która musi przewodzić pewnej grupie. No, liderów mniejszości nie brakuje. Zobaczymy, co będzie w przyszłości. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Fajna analiza, bardzo ciekawa. Jakby ktoś zechciał taką sobie też analizę przeczytać, przeprowadzić, zobaczyć, jak ta mniejszość niemiecka wygląda, to myślę, że pani Katarzyna chętnie też udostępni kilka swoich informacji. Powiem, dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Joanna Matlak się żegna. Dobrego dnia.